Podleśne i Gronówko to dwie niewielkie wsie w powiecie braniewskim. Łączy je ze sobą droga powiatowa o numerze 1391N. Droga w znacznej części o nawierzchni bitumicznej, a właściwie tym, co po położonym przed wielu laty asfalcie zostało. Jednak prawdziwy koszmar dla kierowców i mieszkańców okolicy to dwa odcinki drogi biegnącej przez te miejscowości. Łącznie 1400 metrów, zapomniane przez samorząd i omijane przez drogowców. No a ta droga to widzi pani jaka jest. Teraz póki zima, no to jest jeszcze te dziury tak nie widać. Ale jak rozmoknie, puści to tu. Tym akurat odcinkiem to naprawdę szok jest do przejazdu. Żużlowo-brukowy odcinek drogi z roku na rok wygląda coraz gorzej. Ogromne dziury, rozjeżdżone pobocza, kałuże i wszechobecne błoto sprawia, że drogę z ledwością udaje się pokonać osobówką. Bo to jest straszna droga i można sobie uszkodzić samochód, może z tego powodu tak jeżdżę przez Lipowinę. Mimo, że to jest dłuższa droga, ale trochę bezpieczniejsza. Dzieciaki chodzą drogą, no niestety tu dzieci wracają ze szkoły, autobus tylko dojeździ do części drogi, a dalej już niestety nie jeździ. Przejście z jednego końca wioski na drugi to misja wysokiego ryzyka do wykonania jedynie w gumowych butach. W miejscowościach brakuje chodnika i przystanku autobusowego z prawdziwego zdarzenia. Zamiast tego od wielu lat są obietnice składane najczęściej przed wyborami. No obiecali na SWK-cie pisało, no ale czy to, bo obiecują nam co roku, od kilku lat. No częściej przed wyborami przeważnie. Już miał być chodnik, droga, już parę lat i jakoś nie ma. Tyle co nam wodę zrobili, nie? Aha, wymienili, tak, co nam wymienili, a tak kompletnie nic jak na razie. Jak mówią mieszkańcy, droga, a raczej jej kilometrowy odcinek od wielu lat traktowany jest przez władzę po macoszemu. Nie pamiętają nawet, kiedy ostatnio przeprowadzano tutaj jakiś remont. Tą drogę, jak ja tu zamieszkałem, już 10 lat obiecują, że ją zrobią. Już raz sprzęt był ściągnięty, już myśleliśmy, że drogę zrobią, ale niestety nastąpiła zmiana planów. Ja tu mieszkam od 1994 roku i nie widziałem, żeby jakiś remont to był. O, nieraz równiarka przyjedzie tak, jak jest sucho tam w tamtym miejscu, gdzie ten żużel, a tak to nic nie robi, nic kompletnie. Iskierka nadziei pojawiła się pod koniec ubiegłego roku. Wówczas dzięki współdziałaniu samorządów udało się uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich na przebudowę drogi. Nawiązałem do tej inwestycji Gronówko-Podleśne w ubiegłym roku. Powiedziałem, że będę zabiegał o to. Dzisiaj powiem tak, udało się. Mamy tę inwestycję w powiecie braniewskim w roku 2013. I dzięki temu, że mogliśmy skorzystać z środków unijnych RPO Warmia Mazury 2007-13 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzisiaj możemy się pochwalić kolejną inwestycją. Wspólnie ze starostwem powiatowym w Braniewie poczyniliśmy starania. Starostwo złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. My w tych kosztach też partycypujemy, dokładamy do tej inwestycji własne środki w wysokości 150 tysięcy złotych i w tym roku będzie realizacja przebudowy i remontu drogi w miejscowości Podleśne i Gronówko. Myślę, że spełnimy w ten sposób marzenia i oczekiwania mieszkańców tych miejscowości. Projekt przewiduje przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej, 400 metrów w miejscowości Podleśne oraz ponad kilometrowy odcinek w Gronówku. Zgodnie ze specyfikacją, kapitalny remont drogi obejmie wzmocnienie konstrukcji, wykonanie zjazdów, poboczy i ciągów pieszych. Będzie to przebudowa kompleksowa z wymianą podłoża, z zrobieniem, wykonaniem zjazdów, odwodnienia. Co ważne, to przebudujemy to niefunkcjonalne skrzyżowanie w miejscowości Gronówko i wykonamy zatokę autobusową w miejscowości Podleśne. Mimo wykonania tych zjazdów nawierzchni nowej, istotną rzeczą jest również wykonanie dwóch ciągów pieszych w jednej, jak zarówno w drugiej miejscowości, co zwiększy i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycję wyceniono na 3 miliony 157 tysięcy, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie ponad 2 miliony złotych. Około 800 tysięcy dołoży powiat braniewski. Resztę, czyli 150 tysięcy, pokryje gmina Braniewo. Inwestycja ma być zrealizowana do końca września bieżącego roku.